Hej, hej, kochani! Z tej strony Tiariel i witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Poprzez Wieki. Jak widzieliście już na cutscence, wróciliśmy do naszego dawnego domu. A to dlatego, kochani, że miałam bardzo duży problem z tamtą parcelą. Nie mogłam na niej grać. Cały czas bohaterowie mi się zawieszali. Myślę, że dodałam po prostu jakieś CC, które jest już przestarzałe i przez to tak jest, ale niestety mimo wielu prób nie udało mi się go namierzyć. A ponieważ chciałabym, żeby ta seria nie miała dużych zastojów, dlatego doszłam do wniosku, że na razie wrócimy sobie tutaj. Jak widzieliście, no po tym jak Bolko się wprowadził, z tego co mogliście się dowiedzieć na cutscence, Żywia w zasadzie wymogła na Radomirze, że chce tu wrócić. Mówiła oczywiście, że tutaj jest pochowany Derwan, że tutaj czuła się dobrze. No i Radomir, który dla swojej żony byłby w stanie zrobić naprawdę bardzo, bardzo wiele, zgodził się oczywiście. Co do uczuć Żywi, no to cóż mogę powiedzieć, no jak widzicie, Bolko jest dla niej kimś naprawdę wyjątkowym. Ona bardzo długo starała się okłamywać w tym względzie. Zresztą on też nawet wyjechał. No takie to były czasy. Żywia sama nie wybrała Radomira. Radomir oczywiście kocha swoją żonę ponad wszystko. No ale niestety nic tutaj nie jest proste. Zobaczymy, jak to wszystko dalej się potoczy. No... może być to trudne, bo jednak nie ukrywajmy, choć podejdź tu, kochana. Radomir został zdradzony, o czym jeszcze nie wie, przez dwie kochające, znaczy przez dwie osoby bardzo ważne dla niego, bo nieraz mówił, że Bolko jest dla niego jak brat. Dodatkowo Żywia przyznała Bolko, że Luba jest jego córką. Zresztą, jak sobie tutaj wchodzimy w profil naszej Lubej, to możemy zobaczyć nieślubne dziecko. No i teraz już mogę Wam pokazać w drzewie genealogicznym, ale pamiętajmy, że o tym wiedzą na razie tylko Żywia i Bolko, że faktycznie Żywia... znaczy Luba jest córką Bolko, także jak widzimy, tak na razie nasze drzewo genealogiczne się prezentuje. No Bolko też ma syna Sambora ze swoją żoną Bogną. Dobra, no to myślę, że możemy przechodzić sobie do rozgrywki. Nie wiem skąd. Tutaj też nie wszystko jest takie bezproblemowe, choć zacznijmy od tego. Ale przynajmniej simy mi się nie zawieszają, choć od aktualizacji zdarzają się takie zawieszki chwilowe. Ale tam nie byłam w stanie wykonywać żadnych czynności, bo po prostu simy się zatrzymywały i nic nie mogłam zrobić. Tutaj natomiast mam problem z jedzeniem dzieci, to znaczy z jedzeniem przez dzieci, bo jedzeniem dzieci nie zabrzmiało dobrze. To znaczy zarówno Luba jak i Siemowit nie chcieli mi jeść, brali porcje i ich nie jedli. Dorośli jedli normalnie, a oni nie. No ale zobaczymy, jak dzisiaj z tym będzie. Jeżeli dalej będzie problem, no to jakoś to dzisiaj przetrwamy, a potem będę starała się szukać dalej rozwiązania. Ale na razie zostaniemy na tej parceli, aż pourządzam na nowo i może wtedy uda nam się pozbyć tego problemu. Dobra, mamy mleko. Teraz zajmiemy się tu. I zmienisz strój, bo wyjdziesz. Oczywiście Żywia ma też jakiś tam nowy strój. Na przykład ten do spania, w którym jest. Ale tutaj może byś włożyła to. I pójdziemy sobie na zewnątrz. No tak, Radomir, no owszem, czy ty już wstałeś? A, wstałeś i tak sobie cudnie siadłeś. Chodź, podejdź tu. Aha, no właśnie, mam jeszcze jeden problem.
To jest po prostu rozczulające, no ale jest tutaj duch małego Derwana. Ja nie bardzo wiem, co mam zrobić. Spróbuję go odesłać, bo jednak to jest seria. Nie, tu jest. Uwolnij ducha w zaświaty. Idź, zobaczymy, czy to nam jakoś pomoże. Ach, no i oczywiście nie powiedziałam wam jeszcze o najważniejszym. Nasza żywia spodziewa się dziecka. Aha, nie możesz podejść, dobra. Mam nadzieję, że to nie sprawi, że Derwan nam zniknie. Musisz iść naokoło, naprawdę? Boże, jacy dziwni ludzie tu chodzą. Nie, kochana. Ja wiem, że tęsknisz za synkiem i powiem wam szczerze, jak to zobaczyłam po raz pierwszy, to mnie rozczuliło. Idź, skorzystaj. Uwolnij duszę Sima i mój Derwan na zawsze zerwie jego więzy światem żywych. Czy na pewno chcesz to zrobić? Tak. No dobrze, zobaczymy. Może zadziałało. Żywia, gdzie ty jesteś? Ty jesteś tu. Chyba jednak nie. No nic, będę coś kombinować. Chodź tutaj, bardzo cię proszę. Wyczyść banika. Pozyskaj wełnę. Zbierz jajka i porozrzucaj karmę w okolicy. Radomirze, bardzo cię proszę, chodź tutaj. Wyczyść kopyta naszemu piołunowi. Opieka nad koniem, wyszczotkuj sierść. Bardzo proszę. Myślę, że może spróbuję podróżować i postawić ten nagrobek na razie na innej parceli, na której potem będę mogła wybudować cmentarz. Albo może na następny odcinek spróbuję już zrobić miejsce takiego pochówku. I miejmy nadzieję, że to nam dobrze zadziała. Dobra, wyczyść. I wiesz, jakie rachunki? Rusza się ząb Siemowitowi. No dobra, Siemowit, wstałeś. Chodź podejdź tutaj, bardzo proszę. Idź to potem schowaj do wyposażenia. Jakie my tu mamy te rachunki? No trudno, myślałam, że wyłączyłam je sobie, ale zapłacimy je, a potem je sobie zwiększymy kwotę do 1335. Dobra. No nie. Dobra, kochani, wiecie co? Ja będę podróżować, bo nie mam pojęcia, dlaczego w ten sposób mi to działa. Dobra, zaraz do was wracam. Dobra, jesteśmy. Powinieneś ukończyć tradycję. I tu powinieneś mieć ten nagrobek, tak. Dobra, uwolnij ducha w zaświaty. Tak, chcę na pewno to zrobić. I co? Został uwolniony? Miejmy nadzieję. Dobra, wracamy do domu. No dobra, jesteśmy. Żywia, ty też chyba ukończyłaś tradycję. Tak, dobrze. I weź te... Nie tu. Proszę bardzo. Opłać te rachunki. Idź. Natomiast ty, mój drogi, zawołaj naszego piołuna i chodź tutaj, kochany, podejdź tu. Zaraz będę chciała, żebyś się uczył jeździć. Ty będziesz już mogła, czy nam mała już wstała? Tak. Aha, ty się bawisz, ty leżysz na ziemi. Miejmy nadzieję, że już nie ma tu ducha. Chodź, żywio, najpierw nakarmisz naszą sławę. Opieka, nakarm, karm piersią, oczywiście. Ty co tu robisz? Poczekasz, no, a już przyszedł zwierzak. Dobra. Zostaw. Chodź tutaj, mój drogi. I chciałabym, żebyś osiodłał naszego piołuna i bardzo proszę, no obudź go. To on zasnął sobie? No,
Radomir, ty mój kochany, idź zbieraj cały plon. Chociaż jest też taka pogoda, że może dałoby się złowić jakieś ryby. Niestety. Miałam nadzieję, że może się da, no ale... Bo wszystkie ryby straciliśmy przez te przeprowadzki. Dobra. I weź, mój drogi, proszę, podrap po szyi. Chciałabym, czy ty karmisz córeczkę? Dobra, karmisz. Tak. I koniecznie... Dosiądź. Proszę bardzo. Zdobyta umiejętność jazdy konnej. Ale super wyglądacie. Oczywiście musiałam zrobić screena. Ty jak skończysz tu sprzątać, to weź jeszcze porozrzucaj tę karmę. I posprzątaj kurnik. I jak to zrobisz, to chciałabym, żebyś dekoracje, to nie wytwarzaj sztabki, zrób sztabkę stali. Proszę bardzo. A żywia, my idziemy do żywi. Tu jest też nasza malutka, która się bawi. Weź jakbyś mogła tutaj pogaworzyć do rusałki. Często kicha, dobra. Interakcje społeczne, pogłaszcz. Dobra, ty kochana, weź ją przebierz. Możesz ją jeszcze przytulić. I oczywiście przebierzemy Sławę. Może być w ten strój, proszę bardzo. Dobra, ty maleńka, weź choć sobie układaj. Albo może nie tak, chodź, pobaw się trochę w śniegu. A ty, moja droga, weź i tutaj posadź Sławę. Nie miałaś jej kłaść do łóżka. A ty co robisz? Miałeś? Słuchaj, co mówi piołun. No dobra. Ale miałeś sobie go osiodłać. No i bardzo proszę, dosiądź. Dobra. I chciałabym, żebyście się trochę przejechali. Wybierz się na spokojną przejażdżkę. Ale czemu zsiadasz? Matko, jakie to jest czasem męczące. Dobra, trzeci poziom kowalstwa i wybierz się na spokojną przejażdżkę. Ja nie wiem, chyba nie ma szansy, żebyśmy pojechali gdzieś. Podejdź tu. Weź to, schowaj do wyposażenia. I lepiej sobie poćwicz. Matko, ty się położyłeś w tym? I wytarzałeś. No pięknie. Żywia, czy ty to miałaś naprawdę robić, aniołka w śniegu, tutaj? Chodź mi tu i coś ugotujesz, kobieto. Bierzemy posiłki, możemy coś zrobić. Sałatkę kwiatową, dobra, to będzie pasowało. Mamy jakieś rzeczy. A nasza mała się tam wścieka. Chodź, podejdź tu. A ciebie położyli do łóżka, no. Zaraz tata skończy, to cię wyjmie. Więcej opcji, opieka, podnieś, proszę bardzo. Żywio, a ty gotuj. Dobra, i proszę bardzo. Opieka, podnieś, podnieś nam naszą małą, o. I chodź ją posadź tutaj. Posadź Sławę. Mamy już sałatkę. No i zaraz się okaże, moi drodzy. Biezdar cię nie lubi. No, nie lubił cię bardzo. Chodź sobie tu stabilnie usiądź. Ty sobie chodź tu stabilnie usiądź. A ty, kochana, też sobie tu podejdź. Proszę bardzo. Natomiast Radomir nam siądzie sobie tu. A nasza mała, no klockami się bawić nie może.
Czy coś tu możesz patrzeć na kogoś? Uśmiechaj się do dytko i szczebiocz. Dobra, a my idziemy. No i obawiam się, że teraz znowu będzie ten sam problem. Muszę znaleźć rozwiązanie. Nieważne, czy to jest jedzenie z modów, czy nie. Radomir! Miałeś ją zostawić. No nie chciałam, żebyś jej wkładał do kołyski. Są takie momenty, kiedy nawet ja mam dosyć niemowlaków, a ogólnie je uwielbiam. Opieka, podnieś ją. Dobra. I weź ją jeszcze raz posadź tutaj. O, zaczęły mi jeść dzieci. Przynajmniej je już siemowit. To już coś. Ja muszę wam powyciszać telefony, bo nie wiem dlaczego nam się to wyłączyło. Na Wojka. No, na Wojko nie dzwoń do nas, ale zawsze możesz do nas przychodzić. Nie, żywia ma wyłączony. I ty też masz wyłączony. Dobra. Proszę bardzo. Siadajcie i jedzcie. No i jeszcze zobaczymy, czy nasza Luba też zje. A ty, kochana, w tym czasie... proszę bardzo, uśmiechaj się, szczebiorcz i obserwuj. Nie... Nawet nie waż mi się, o tutaj proszę siadać, zostaw to dziecko. Kody. Zresetuj Sima. Aha, i się zresetowali wszyscy. No, pięknie. Usadź Simów stabilnie. Jeszcze raz. Ty, kochana, zmień strój. Na ten. I już zobaczymy. A co zrobiłaś ze swoim jedzeniem? Nie wiem. To weź sobie porcję maleńka. A tę porcję damy tobie, a tę damy tobie. Proszę bardzo. I teraz żywio, zjadaj swoją. Ty zjadaj swoją. I ty, Radomirze. No po prostu zobaczcie, to jest coś niemożliwego. Masz jej nie ruszać. No, usiądźesz. I weź to jedz. Proszę. No. Chociaż tyle. Nasza mała ma to tutaj co robić. Szczebiocz, obserwuj, uśmiechaj się. Dziwactwo, wybredność w jedzeniu. No tak, ale przynajmniej zaczęła jeść. To już jest coś. A nasz siemowit zjadł pięknie wszystko. Dobra, możesz z ojcem tu pożartować. I bardzo proszę, przyjazne, głębokie zamyślenie. Dziel się genialnymi pomysłami. A ty nawet trochę się najadłaś. Dobra. Zobaczcie, jej się zrobiło to dziwactwo, często kicha i ona, nie mogę się go, cały czas to wyskakuje. Już lecimy do ciebie. Wybredność w jedzeniu, a to często kicha to jest z niemowlęcych. Chyba nic z tym nie zrobimy. Dobra, ucz Simkel korzystania z nocnika. O matko. Żywia i Luba tak mają surową. Dobra. Teraz ty, mój drogi. Możesz go objąć czule. Opowiedz dramatyczną historię. I oczywiście jeszcze przyjazne. A. Czułość. Okaż podziw. Zapomniałabym. Dobra, jakoś tyle mieliśmy. I jak to skończycie, moi drodzy, to chciałabym, żebyście... A nie możesz tutaj? Możesz. Proszę bardzo. Pójdziecie. A wy się uczycie korzystać z nocnika. Nie mów, Radomir, że wracasz mi do córki.
Miałeś iść tu strzelać. Syna też tu zresztą nie ma. Podejdź tutaj. A gdzie ty jesteś? No bo ojciec cały czas robi coś innego. Oczywiście już ją mi włożył do tego. No ja po prostu nie mogę. Idziesz. Zostaw Radomir to dziecko i zajmij się tym, co trzeba. A trzeba, żebyś tutaj bawił się w łucznictwo razem ze swoim synem. No i idziesz? Idziesz. No teraz może będzie dobrze. A czemu ty się rozebrałaś? Nie, nie idziesz. A przebrałaś się, bo ja ci to zrobiłam jako strój. Nie idziesz robić aniołka w śniegu. No ty w sumie już możesz sobie zasnąć, o dziwo. Żywio, chodź mi tutaj posprzątaj. Proszę bardzo. A po co ją wyjęłaś? Gdzie ją położysz? Nie no, świetnie. Zdobyto umiejętność korzystania z nocnika, Luba. Pięknie. Myślę, że ona ma problem przez to, że tam był błąd z jej urodzinami i gra ją częściowo widzi nadal jako niemowlaka. Takie mam wrażenie. No, ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Dobra, skończyliście, postrzelaliście sobie. To byśmy... Wyprowadź. Idź pobiegać. Czy ty możesz? Tak, ty możesz iść. A ty, Radomirze, chodź, mój drogi. Zaczniemy od tego, że sobie tu skorzystasz. Skorzystaj. Proszę bardzo. A potem wyślemy cię znowu, żebyś wytwarzał garnek żeliwny, wiszące stalowa półka. Zrób garnek żeliwny. Ty będziesz zaraz głodna. To jeszcze cię mama nakarmi i dopiero cię położy do łóżka. A Radomir... Tak, idzie robić. Widzicie, cały czas to dziwactwo często kicha. Mam nadzieję, że ona tak nie będzie miała do dorosłości. O, sława, obrót na plecy. Dobra. Możesz, kochana, opieka, nakarm sławę piersią. Proszę bardzo. Jak sława skończy zasypiać, nie ma zasypiania, kochanie. Mama cię będzie karmić teraz albo i nie. Tak to nie rwiecie się ciągle do tych dzieci. Proszę. I bardzo proszę, opieka nad dzieckiem, nakarm, karm piersią. O, widzicie, jak ona ma takie coś, że tak siada jak niemowlak. To wtedy właśnie to się pojawia. Połóż sławę, użyj kapki wysiłku i zamiataj do perfekcji. A Radomir nam tutaj kuje. Żeliwny garnek robi. I co nam... Aha, tak nie zobaczymy. Dopiero jak skończy... Radomir, czemu ty jesteś taki śpiący? Dopiero 15. No ale kiedyś się wcześniej wstawało, to i wcześniej się spać kładło. Ty jak skończysz, to przyjdziesz. O, ukończono wyrób, dobra. Ty, mój drogi, jak skończysz, to też pójdziesz sobie skorzystać. I oczywiście weźmiesz szybką kąpiel. Radomirze, co my tu jeszcze możemy? Wytwarzaj sztabki, majsterkuj. Ciekawe, co robi to majsterkowanie. Czy można wtedy coś zrobić? Czemuś ty się rozebrał? Chłopcze, zmień strój, proszę cię. Nie łaź mi tutaj na golasa. Sztabkę stali wytworzyłeś. Dobra, to wytwarzaj dalej. A ty ją kładziesz do łóżeczka. No i dobrze. Zastanawiam się, czy ja nie musiałabym po prostu jej przemienić znowu w niemowlaka. I jak to zrobię, to zrobić jej jeszcze raz urodziny.
Ale to zobaczę. No, sprzątaj, sprzątaj ten nocnik, kochana. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze trochę tutaj rozwiązać, żeby tych błędów nie było. Matko, jak ty daleko poleciałeś. Gotowa do strzyżenia, dobra. A jak to zrobisz, to chodź pozamiatać do perfekcji. Ty się poszłaś bawić, mam nadzieję, że zaraz tam dojdziesz. Ty wróciłeś i bardzo dobrze, bo sobie pójdziesz skorzystać się mowicie i weźmiesz szybką kąpiel. Wietrzyca nam je i to też świetnie, a ty idziesz zamiatać. Natomiast Radomir tutaj pracuje. Dobra. Zamiatasz. Ty się wreszcie idziesz kąpać. No i pięknie. A ty poszłaś sobie tu drzemać. A ty poszłaś nie bawić się, tylko drzemać. A możesz się bawić z bratem? To zaraz się pobawisz, ale jesteś słodka. No tak mi szkoda byłoby ciebie jeszcze raz robić, ale jakby to usunęło błąd. Bo ja się boję, że to nam zostanie na stałe. Dobra. Czy ty byłaś... O, bardzo dobrze. Opieka, wyczyść i oczywiście wyduj. A ty jesteś też gotowa do strzyżenia, więc pozyskaj wełnę. Nie, mój drogi, nie możesz jeszcze iść się zdrzemnąć. Gdzieś tutaj mieliśmy... Położyłam gdzieś chyba za domem do polowania, ale gdzie? Że ten rewir łowiecki jest ciężki, a ci nam bałwana budują, no. Ciężki do znalezienia i pewnie go teraz nie znajdę. Dlatego możesz jeszcze iść zrób sztabkę żelaza. A ty jak skończysz, moja droga, to przyjdziesz zjeść sałatkę kwiatową. Ty jak skończysz, to też sobie weźmiesz porcję. I Radomirze, ty jak skończysz, też weźmiesz sobie porcję, bo tu chyba było... A, zostały trzy, a bo jedna jest tu. I tą dałam tobie, dobra. Chyba powinnam zablokować, ale to jest takie naturalne, że oni wszyscy tu są. Znaczy wszystkie zwierzaki. Tu nam rośnie lawenda, weź ją ewoluuj. Czy teraz z wietrzycą będziesz? No dobra. A to już nawet jest dosyć późno. Ciężka praca się opłacała, żywia otrzymała. Radomirze, naprawdę możesz sobie usiąść. Nie musisz jeść na... O, czyżbyście nawet zdążyli się razem pobawić? Tylko tobie będzie zimno się mowit. No, wreszcie sobie siądziesz. Dobra, tobie jest pewnie zimno, chłopie. No, już masz zatkany nos. Chodź tutaj, weź sobie porcję. A ty coś tutaj do żony. Proszę, bardzo romantyczne. Nie, flirt. Podziel się głębokimi przemyśleniami. A ty, moja droga, weź sobie spróbuj zasnąć. A ty idziesz zjeść tę sałatkę? Drepczesz, mam nadzieję. Dobra. Posprzątaj. Ale to już mogłaś posprzątać wszystko. Nie no. Nie będziesz kłamał na temat kariery zawodowej. Dobra, nasza mała już przyszła. A ty zamiast to tu stawiać zadowolona, to sprzątaj mi to. I to też sprzątnij. Ty, kochany, chodź, bardzo cię proszę, już możesz iść spać. Z tym kompaniem to ci średnio wyszło. O, jak cudnie wyglądasz. Gdzie ty sobie siądziesz? Na łóżku. Radomir, ty, mój drogi, chodź, pójdziesz już spać, bo już jesteś naprawdę padnięty. Ty, słoneczko, jesz, jak widzę. A ta już się cała sfajdała. Tak, zaraz matka się tobą zajmie. Matka jeszcze nie jest tak śpiąca. Wy już śpicie. Idź ją. Czy ona nam zasnęła?
Nie. Wspaniały ktoś. Podziw wobec kogoś w pobliżu. Dobra, weź ją, mamo. Dobra, i koniecznie przewiń. Opieka nad dzieckiem. Przewiń. Proszę bardzo. Czy ty się najadłaś, kochanie? No, najadłaś się. To mama teraz znowu cię pouczy korzystania z nocnika. Ale to za chwilę, bo na razie bez sensu zupełnie wzięła twoją siostrę i położyła na ziemi. Bardzo proszę, połóż Sławę spać. A teraz poucz Lubą korzystać z nocnika. Nie! Na litość boską, czemu ty ją bierzesz ciągle? A bo ona cię woła. Ja już wiem czemu. Ty nie kombinuj tu już nic, tylko daj mamie się zająć siostrą. Aha, ja widzę, że to tak będzie ciągle, a ty jeszcze w ogóle jesteś głodna. Opieka nad dzieckiem, nakarm piersią. Dobra, a ty co byś? No sama nie skorzystasz. To chodź jeszcze tutaj pogłaszcz i pogawosz do licha. Teraz to ją tu położyłaś. Mam nadzieję, że ją nakarmisz. O, i jak to skończysz, to ją położysz tu spać. A ty miałaś się zająć. O, możesz też naszą wietrzycą. Przytul, pogłaszcz, więcej opcji, naśladuj. Czy ty się najadłaś? No wreszcie. I może jest szansa, że teraz... Dobra. I może teraz pouczysz wreszcie Lubą. Nie! Już jesteś najedzona i wszystko jest zrobione. Będę musiała pomyśleć, jak rozwiązać ten problem, bo bardzo chciałabym tutaj parcelę na wynajem, bo mi to bardzo tu pasuje, ale jeżeli się nie da, no to trudno, będziemy się trzymali tego, jak było wcześniej, zanim dodatek na wynajem w ogóle wyszedł. Dobra, już prawie żywio też będziesz mogła się położyć spać, ale najpierw jeszcze położysz spać swoją córkę. Dobra. Dobra, śpią wreszcie. No i dobrze, kochani, ja na tym będę kończyła ten odcinek. Żywia idzie się tylko załatwić, wykąpać i też będzie kładła się spać. Surowa dynamika, no tak, nie lubisz. Dziecko w drodze, drugi trymestr za 3 godziny. Także, kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jestem bardzo ciekawa waszego zdania na temat żywi. No i widzimy się i słyszymy w kolejnym. Do usłyszenia. Hej, hej.